Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie w naszym studio live podczas forum branży eventowej. Mariusz Rusin z tej strony, moim gościem jest Mateusz Zieliński. Cześć Mariusz, z góry przepraszam Cię za mój strój roboczy, ale jak wiesz, zapewne team building rządzi się swoimi prawami, także muszę mieć ze sobą kilka narzędzi. Tak, także mistrzowie imprez, tutaj event manager z nami, porozmawiamy dzisiaj właśnie o tym, co się dzieje w branży takiej właśnie team buildingowej. Jakbyś porównał zeszły rok, jeżeli chodzi o zmiany, o zapotrzebowania właśnie na takie różne atrakcje dla firm i jak to się teraz w tym roku klaruje? Rozumiem, że mówimy o roku ubiegłym, czyli tak. Porównujemy go do roku 2020. Wiesz co, z naszej perspektywy nie wiedzieliśmy za bardzo, jak się nastawić na ten rok 2021. Podjęliśmy ryzyko i zaryzykowaliśmy to, że po prostu uwierzyliśmy, że ten rok będzie dobry. I szczerze mówiąc, podsumowując powoli już ten miniony rok, możemy rzeczywiście stwierdzić, że rzeczywiście był dobry. Tak jak założyliśmy i tak jak w to wierzyliśmy i to, czego sobie życzyliśmy, żegnając się w starym roku 2020, ten rok się dla nas udał. Nie był wiadomo tak dobry jak rok 2019, ale był bardzo dobry. Z naszej perspektywy jesteśmy zadowoleni i myślę, że dzisiaj możemy się tutaj z pełnym uśmiechem pojawić na tych targach. A jeżeli chodzi o zeszły rok, 2021, wydaje mi się, że trochę tak w branży bardziej ruszyło, że ludzie jednak mają taką potrzebę rozerwać się trochę, nawet właśnie jeżeli chodzi o takie integracje firmowe, że jest zapotrzebowanie, czyli pewnie to ruszyło. Nie tak jak może w 19, ale pewnie widzisz lekkie zmiany, czy może duże zmiany. Jak to wygląda? Zmiany na pewno dotyczą tego, że zmniejszyły się zespoły, dla których organizujemy imprezy, tak? To nie są już może kilkusetosobowe zespoły czy firmy, całe firmy. Natomiast dużo było imprez w okolicach 50-60 osób, no do 100 niż takich właśnie większych. No, było bardzo mało pikników, jeśli już to jakieś małe, które też jakby realizujemy. Natomiast potrzeba zabawy wśród uczestników i jest bardzo widoczna. Ta integracja i to, jak ludzie chyba są spragnieni kontaktu ze sobą, jest widoczna gołym okiem. Po prostu firmy pracują na zdalnie, więc często na takiej integracji mają okazję spotkać się pierwszy raz po 12 miesiącach niewidzenia się ze sobą, więc to jest na pewno fajny dla nich czas i nam też się fajnie pracuje w takiej atmosferze, więc naprawdę dla nas bardzo się cieszymy z tego, jak to wygląda i mamy nadzieję, że wszystko powoli wróci do normalności. Także odnośnie takiej normalności teraz może po prostu, jeżeli chodzi o to, co oferujecie, co jest takie najbardziej chodliwe w tym momencie? Bo to wiem, że to niektóre nie są może normalne te zabawy u Was, ale na pewno bardzo kreatywne i skacze ciśnienie. Dlatego opowiedz mi, co Wy oferujecie tak naprawdę ludziom. Są tak kreatywne jak dzisiejsze nasze stanowisko, którym obawialiśmy się, czy nie wzbudzimy trochę kontrowersji, czy będzie dobrze zrozumiane. Natomiast co do samych scenariuszy, rzeczywiście mamy jakiś swój pakiet standardowych scenariuszy, bazę taką podstawową. Natomiast bardzo cenimy sobie możliwość stworzenia, wykreowania scenariusza pod danego klienta, pod jego oczekiwania, pod daną grupę, pod to, jak ta grupa jest aktywna, czego oczekuje, gdzie ten event się odbywa. I rzeczywiście lubimy rzeczy ekstremalne, lubimy rzeczy, które dostarczają ludziom niezapomnianych emocji, więc robimy się rzeczy fajne na nietuzinkowych atrakcjach. Na pewno takimi atrakcjami są widoczne dzisiaj tutaj na evencie Monster Trucki, którymi jesteśmy i tutaj się pojawiliśmy, ale też jedyny w Polsce, jeden z dwóch tuneli aerodynamicznych, mobilnych w Europie, który cieszy się dużą popularnością wśród klientów i na pewno zawsze jest na evencie atrakcją z tych wow, bo to, że kogoś nauczymy latać, czy pozwolimy latać, jest na pewno jakimś
jest spełnieniem marzeń wielu i na pewno niezapomnianym przeżyciem, tak jak wspomniałem wcześniej. Opowiedz mi, jaki jest twój najciekawszy event, który organizowałeś, przy którym brałeś udział? Taki najciekawszy, który zapadł ci w pamięci. Jest to jeden z takich ciekawszych eventów w górach, jest na pewno ten, który realizowaliśmy w jednej z górskich miejscowości. Tam uczestnicy mieli za zadanie czysto teoretycznie wspiąć się na jeden ze szczytów znajdujących się w okolicy, no ale po drodze, aby to nastąpiło, które było zwieńczeniem jakby całego scenariusza, było zwieńczenie, przedstawienie loga firmy na koniec imprezy, no to musieli wykonać szereg różnych aktywności dosyć nietypowych, łącznie ze wspinaczką, uzyskaniem zgody na wspinanie w miejscowym urzędzie i tak dalej. Więc no bardzo fajny scenariusz, super ograny, myślę, że kreatywny i uczestnicy, kończąc go, rzeczywiście w większości to byli panowie w okolicach 56-60 roku życia. Przychodzili do nas ze łzami w oczach, że tłumacząc, że zawsze w góry kojarzą się z tym, że jeżdżą do pięciogwiazdkowych hoteli, czy cztero, z żoną, a tutaj przyjeżdżają i w męskiej atmosferze biegają po lesie, ucząc się nowych rzeczy, czy wspinając i podkreślali, jak wielkie to były dla nich i ważne emocje. Oferujecie w takim razie jakiś survival po lesie? Również, tak. Nawet mieliśmy go przez jakiś czas w ofercie takich dla klientów indywidualnych, bo też taką ofertę posiadamy. Natomiast z racji na pandemię i jakby obostrzenia wycofaliśmy to chwilowo z naszych propozycji dla klientów indywidualnych. Natomiast naturalnie oferujemy go nadal klientom firmowym. To powiedz mi, coś tak byś może więcej zdradził, co tam się dzieje w tym lesie. Co się dzieje w lesie, opowiedz mi o tym. Możliwości są duże. My bardzo chcemy sprzedać event, który kończy się tym, że przylatują helikoptery i zabierają dwie grupy osób. To jest dobre, takie filmowe. Ale jeszcze się nie znalazł chętny. Ale nie na kawalerski. Tutaj apel, jeśli ktoś jest zainteresowany, to z wielką przyjemnością taką rzecz zrobimy. Więc będzie ogień, będą dymy i takie rzeczy. Bardzo militarny scenariusz, już taki z podkreśleniem rzeczywiście realnej misji, tak? Gdzie dwie drużyny są po prostu, zaczynają swój start w różnych odcinkach, w różnych miejscach, w różnych lokalizacjach, są wysłane tam na podstawie koordynatów, zawiezione jakimś środkiem transportu wybranym, już uzgodnionym z klientem. No i po drodze muszą po prostu wykonać szereg różnych aktywności w lesie. No i to jest tak jakby moje marzenie, że gdzieś tam na polanę wlatują dwa helikoptery i zabierają tych uczestników, więc mam nadzieję, że się spełni. Coś tak czuję, że nie chcesz mi wszystkiego opowiedzieć, co tam się dzieje, dlatego... Konkurencja nie śpi, wiesz. Dlatego, drodzy widzowie, jak chcecie przeżyć wyjątkowy event, wyjątkowy, nie wiem, team building, zintegrować się, to tutaj bez wątpienia trzeba się kontaktować bezpośrednio, żeby poznać szczegółową ofertę. Mistrzowy imprez to chyba nie bez powodu taka nazwa. Na pewno się czymś wyróżniacie na rynku, mówiłeś o tych monster truckach, że tego... Tak, to na pewno tak, to nas wyróżnia. Posiadamy trzy lokalizacje, trzy nasze tory, gdzie realizujemy przejażdżki z klientami indywidualnymi, gdzie też możemy zaprosić jakby klientów firmowych na taką przejażdżkę, czy przejażdżki, bo sprzętu motoryzacyjnego mamy całkiem sporo. Mamy pojazdy gąsienicowe, mamy pojazdy buggy, mamy nawet zabawę koparką, która według mnie jest jednym z lepszych. Właśnie widziałem na materiałach u was na stoisku. Tak, jest naprawdę bardzo fajną. Ale kobiety też biorą udział w tym? Wiesz co, kobiety radzą sobie chyba lepiej z motoryzacją, tak z naszej perspektywy doświadczenia, lepiej niż mężczyźni na naszych torach. Mężczyźni trochę chcą się popisać, a to jednak nasze pojazdy ciężko jest utrzymać i kobiety mają w tym bardziej pewną rękę, bo wszystko jest stabilne. Czyli pewnie bardziej analizują, jeżeli chodzi o kopanie tego piachu koparką? Mówisz o koparce. O koparce teraz, tak. Tak. To, myślę, że dostarcza im matematyka to... tam działa? Przeraci kreatywność. Wiesz co, chyba kreatywność. Jednak. Wiesz, fajnie jest jednak pokopać sobie łopatką dużą w piachu, przypomnieć sobie dzieciństwo. I jak dla mnie świetny fan i dobra zabawa. Dobrze, w takim razie myślę, że my już powoli możemy kończyć. Jeżeli ktoś jest zainteresowany mistrzowskimi imprezami, to
Z Mateuszem warto się kontaktować telefonicznie bądź mailowo. Serdecznie. Bardzo dziękuję za fajną, kreatywną rozmowę. Tak mnie trochę zachęciłeś. Dokładnie nie wiem, o co tam chodzi. My tak bardzo ten las zainspirował, zainteresował. Czy to się może coś dzieje w Bieszczadach? Na przykład pełne Bieszczady? Nie ogranicza nas nic, jeśli chodzi o lokalizację, więc możemy to zrobić w Bieszczadach, możemy to zrobić pod Warszawą i też będzie fajnie. W Wyszkowie są całkiem fajne lasy, więc... Ostatnio bywałem w Wyszkowie, tak. Na grzybach. Tak, mi się w tym roku nie udało, ale... Grzybach może nie, ale... ale tak, domki w lesie robią naprawdę robotę. Także bardzo dziękujemy wszystkim tutaj obecnym na naszym live'ie. Za chwilę widzimy się ponownie z kolejnymi gośćmi tutaj. Dlatego bądźcie z nami, za chwilę wracamy. Dziękuję bardzo. Dzięki również.